Wspólnie z panem Henrykiem Cerewiczem, radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego, panem dyrektorem Jackiem Banasiakiem z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestniczyliśmy w takim spotkaniu w Urzędzie Morskim w Słupsku, nie tylko z panem dyrektorem, ale również z naczelnikami wydziałów, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za to, co dzieje się nie tylko na plaży, ale w wydmach, wszystko co jest związane z zadaniami Urzędu Morskiego, a które dotyczy bezpośrednio również Kołobrzegu. Jak Państwo dobrze wiecie, 4-5 stycznia nawiedził nas sztorm Axel, który spowodował bardzo duże zniszczenia również w Kołobrzegu. Te zniszczenia na chwilę obecną z różnych względów, przede wszystkim ze względów finansowych, nie są realizowane, to znaczy nie ma odbudowy tych zniszczeń, a widzimy dobrze, że sezon zbliża się i chcielibyśmy, żeby tutaj te wszystkie zniszczenia zostały naprawione. Po tych już dwóch spotkaniach, które odbyły się w Kołobrzegu, po tych wizjach lokalnych Urzędu Morskiego, mieliśmy takie zapewnienia, że będzie się coś działo w tym zakresie. Natomiast z uwagi na to, że nic się nie działo, poprosiliśmy o takie spotkanie właśnie jeszcze dodatkowe. W tej chwili, tak jak powiedziałem, już z panem dyrektorem Urzędu Morskiego. I na tym spotkaniu poruszaliśmy kilka tematów, którymi bezpośrednio jesteśmy zainteresowani. Pierwszy temat to plaża zachodnia i to, co na tej plaży zachodniej się stało po tym sztormie. Widzieliśmy, że ona się w tej chwili już odbudowuje. Natomiast przypomnę tylko, że mamy tam projekt zrobienia zejścia na plażę z ładnym tarasem widokowym, który to miał być realizowany przy zejściu na ulicy Jedności Narodowej i miało być to zrobione przed sezonem. Z uwagi na to, że w tej chwili nie można tego zrobić, bo wydma, która w jakiś sposób zabezpiecza również ten taras widokowy, jest zniszczona i trzeba zrobić dodatkową opaskę, żeby tą wydmę zabezpieczyć, a tym samym dopiero wtedy wykonać tą inwestycję. W tym roku praktycznie przed tym okresem wakacyjnym będzie niemożliwa do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj z panem dyrektorem Urzędu Morskiego, żeby z uwagi na to, że jest to zadanie bezpośrednio Urzędu Morskiego, żeby to Urząd Morski wykonał we własnym zakresie przede wszystkim projekt i przy wsparciu naszym będziemy zabiegać o te środki dodatkowe, czy to z rezerwy wojewody, czy z ministra gospodarki morskiej. I takie tutaj ustalenia poczyniliśmy, że pan dyrektor zobowiązał się, że do końca kwietnia przygotuje wstępną koncepcję naprawy tej opaski wydmy i zleci w ramach własnych środków, które w tej chwili posiada, projekt, żeby to zrobić. No a my tym samym wtedy przystąpimy do realizacji tego zejścia na ulicy Jedności Narodowej, wtedy kiedy ta opaska będzie przygotowana. Drugim tematem, który poruszaliśmy, to przede wszystkim ekopark, który w tej chwili również po tym sztormie ulega dewastacji z uwagi na to, że tam też ta wydma się rozmyła. Widzimy dobrze, że są w tej chwili przecieki wody z ekoparku do morza. Tam powstała tak zwana kurzawka i boimy się o to, że jeżeli nie będzie to zabezpieczone, żeby właśnie ten ekopark nam nie wypłynął. Tutaj też pan dyrektor zobowiązał urzędników do tego, żeby do końca nawet tego tygodnia była przygotowana informacja wstępna na temat kosztorysu i tutaj też w ramach tych środków, które w tej chwili mają, obiecał, że nastąpi natychmiastowa reakcja i tutaj będziemy to zabezpieczali. Trzecim tematem, którym poruszaliśmy, to ścieżka rowerowa, która będzie, jak Państwo dobrze wiecie, przebudowywana od Arki do Podczela. Ta ścieżka będzie poszerzona o 1,5 metra, więc na całości będzie to inwestycja związana z przełożeniem, wycinką drzew, z przełożeniem oczywiście materiału kostki, która będzie użyta jako materiał.
i też czterech takich ala tarasów, gdzie można będzie wypocząć. Natomiast widzimy i dostrzegamy problem z uwagi na to, że w dwóch miejscach już na tym drugim, można powiedzieć, etapie, który będzie realizowany, po tych sztormach widzimy i dostrzegamy, że w tych samych miejscach przerywa nam tą ścieżkę rowerową i boimy się tutaj o to, że jeżeli ta ścieżka będzie realizowana w przyszłym roku, to znaczy drugi etap, to może dojść do sytuacji takiej, że zrealizujemy ją, natomiast będzie to znowu przerwane ze względu na tą sytuację, która się powiela i ta ścieżka no, będzie tym elementem, w którym będziemy ciągle poprawić. Tutaj ta sytuacja też została przez pana dyrektora jasno nakreślona. My w ramach swoich środków w tej chwili zabezpieczyliśmy podmycie tej jeszcze istniejącej starej ścieżki poprzez nasypanie odpowiedniej ilości piachu i geobagów, które do tego celu zostały użyte. Natomiast prosiliśmy również pana dyrektora o to, żeby tutaj wzmocnił nie tylko środkami finansowymi, ale przede wszystkim materiałami, które też posiadają, tą opaskę, która jest wzdłuż tej ścieżki rowerowej, to pozwoli na to, żeby bezpiecznie właśnie tą ścieżkę rowerową wykonać. Ja mówiłem wcześniej, że ona będzie oczywiście robiona w tym roku, natomiast etapujemy to i pierwszy etap będzie ten drugi, to znaczy od Grobli do Podczela. On będzie wykonany, mam taką nadzieję, jeszcze przed sezonem. Okres wakacyjny planujemy, że będzie okresem, gdzie nie będziemy inwestować, tam nie będziemy nic robić, z uwagi na to, że ten ciąg pieszo-rowerowy jest bardzo mocno wykorzystywany. I po okresie wakacyjnym ten pierwszy odcinek od Arki właśnie do Grobli będzie wykonany, więc tutaj liczymy, że do końca roku, początek przyszłego roku ta inwestycja się zakończy. Czwartym tematem, o którym rozmawialiśmy, to plaża przede wszystkim, wzmocnienie tej plaży, punkty handlowe i współpraca w ogóle między Urzędem Morskim a miastem Kołobrzeg. Poproszę pana dyrektora, żeby na temat plaży, na temat tego, co dzieje się na plaży punktów handlowych, też parę słów powiedział, co udało nam się ustalić i jakie w tym kierunku będą też działania. Zgodnie z procedurą złożyliśmy do Urzędu Morskiego za pośrednictwem miasta, bo teraz w zasadzie miasto występuje w ramach tej procedury o zgodę na lokalizację działalności w przestrzeni plażowej, że tak powiem kolokwialnie. W zasadzie te wszystkie punkty, które tam przedstawiliśmy, to są różne rodzaje działalności, głównie działalność rekreacyjna, kosze, no to co Państwo spotykacie na tej plaży. I troszkę byliśmy zdziwieni, wręcz zaskoczeni, ponieważ na część z tych lokalizacji, dużą część dostaliśmy odmowną decyzję Urzędu Morskiego i między innymi w tej sprawie rozmawialiśmy, włożyliśmy swoje argumenty z naszej strony, nic się przez te 2-3 lata już na pewno w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniło, w związku z tym nie do końca przyjęliśmy uzasadnienie Urzędu Morskiego. Urząd Morski zobowiązał się, pan dyrektor osobiście zobowiązał naczelnika, że jeszcze raz to przeanalizują i mamy nadzieję, że ta decyzja będzie inna, bo w naszym odczuciu ona nie jest dobra i w znacznym stopniu ograniczyłaby nam, że tak powiem, atrakcyjność tej sfery związanej z obsługą ruchu turystycznego, ale również mieszkańców Kołobrzeg. Jeżeli chodzi o może te kwestie, które pan prezydent tutaj poruszył, chciałbym jeszcze wrócić do dzielnicy zachodniej, tego zejścia na dzielnicy zachodniej. No tutaj, tak jak wspominał pan prezydent, nie uda się prawdopodobnie z tych względów, o których mówił, również ze względów proceduralnych, tego zejścia wykonać, czy przebudować, czy odbudować przed sezonem. W związku z tym, ponieważ wiemy, że tak już będzie, szybciutko podjęliśmy decyzję, żeby tam wykonać taki trap, który udrożni to zejście na ten czas sezonu, żeby nie zostawić tej dzielnicy ważnej dla Kołobrzegu, ważnej dla mieszkańców i turystów, zupełnie bez tego zejścia. Będziemy chcieli to zrobić jak najszybciej, no na pewno do sezonu, być może uda to się zrobić do tego długiego weekendu.
wszystkie te kwestie, o których tutaj poruszał Pan Prezydent, związane z umocnieniem brzegów morskich, te wszystkie kwestie są ujęte w takim programie. Program ochrony brzegów morskich, który jest obowiązuje od 2003 roku do 2023 roku, to jest również ustawa. I te punkty, o których mówimy, czyli plaża zachodnia, tutaj na wysokości bulwaru Szymańskiego oraz pewien fragment na wysokości Podczela, właśnie tej grobli, to są wszystkie punkty, które w tym programie są ujęte. Kołobrzeg mocno walczył o te punkty, żeby one były ujęte, żeby były realizowane. I troszkę byliśmy zaskoczeni, że Urząd Morski niewiele w tym kierunku robi. Bo czas biegnie, mamy 2017 rok, program będzie realizowany do 2023 roku. Tam już powinny być podejmowane prace, przynajmniej te, które pozwolą przygotować projekt. A tu nawet to nie było robione. To też budziło nasze zaniepokojenie i o tych kwestiach również rozmawialiśmy. Dyrektor Urzędu Morskiego zobowiązał się, że przyjrzy się temu bardziej, że wyraźnie zaznaczy to na swojej mapie prac, że tak powiem, które trzeba wykonać, bo oprócz tych rzeczy doraźnych, o których mówi tutaj Pan Prezydent, to jeśli chodzi o właściwie wszystkie punkty, ale szczególnie jeśli chodzi o tą plażę zachodnią, tam sama opaska to jest zbyt mała. Tam widać wyraźnie, że robi się wybrzeże klifowe. Ja wielokrotnie o tym mówię, tak? Ten poziom się obniża. Ta plaża się wprawdzie odbudowuje, ale ona sukcesywnie się obniża. To ta ingerencja wody w tym rejonie jest coraz większa i tam muszą pójść większe zadania inwestycyjne. Muszą przejść i to wszyscy tak oceniają. Również urzędnicy Urzędu Morskiego, którzy byli tutaj wielokrotnie, również w ten sposób to oceniają. No kwestia tego, żeby wreszcie tam coś zacząć robić. Opaska swoją drogą, ona nam zabezpieczy wydmę w tym fragmencie. Być może pozwoli na to, żeby ta wydma nam się nie przesuwała, bo tak będziemy, że tak powiem, biegli za tym zejściem w kierunku tego lądu cały czas. Nieustannie, bo ona będzie się przesuwała, ta wydma. Tamte działania są silne, widać, że to się robi coś w rodzaju zatoki i trzeba temu przeciwdziałać. Opaska fajnie teraz. Mam nadzieję, że to się uda pozyskać środki. No, bardzo mocno na to naciskaliśmy, bo to zejście musi tam być zrobione i chcemy to zrobić, ale tam muszą też pójść szersze działania. Nie wiem, czy jakieś pytania macie? Te atrakcje na plaży, na które mi wydał zgodę Urząd Morski, tak. To jakie to kosze? Między innymi były kosze, między innymi były punkty takie rekreacyjne, były dwa punkty, które miasto przeznacza w tej chwili na takie inwenty, to jest między innymi tam na wysokości Kamiennego Szańca, gdzie było rozpoczęcie z latem, tam dalej, gdzie była kawaliada, też chcieliśmy to przeznaczyć na takie inwenty duże, miejskie. No i właśnie między innymi te punkty nie zostały. A jakie jest uzasadnienie do tego? Uzasadnienie ogólne jest takie, że jest to niezgodne z planem przestrzennym zagospodarowania tego obszaru. W tym roku, prawda? Właśnie. To sunrise na plaży też się nie odbędzie? Proszę? Sunrise na plaży też się nie odbędzie? No między innymi, żeby się odbyły te rzeczy, musimy mieć zgodę tutaj, przede wszystkim zgodę Urzędu Morskiego. Tak? Pierwsza jakby ocena idzie z Urzędu Morskiego, potem są kolejne etapy tej decyzji, czyli tam Urząd Wojewódzki się wypowiada, ale pierwsza ta decyzja tutaj podejmowana jest przez Urząd Morski. To są dla nas ważne rzeczy. Czyli Urząd Morski generalnie no, w tym pierwszym etapie zakazał nam robienia na przykład otwarcia lata? Tak, nie wyraził zgody na lokalizację tych rzeczy. Inwentów w tych miejscach. Tak. Jakichkolwiek inwentów. No, ale chcieliśmy tam robić i otwarcie lata, i różne rzeczy. Nie mamy zgody. Tak, na te rzeczy w tym roku. Mhm. Na ten moment nie mamy zgody i do tego się. Od tego się odwołaliśmy. Tak jak tutaj Pan Dyrektor powiedział i to co ja wspomniałem wcześniej, spotkanie było owocne. Ja wierzę głęboko w to, że po przedstawieniu naszych argumentów ta ocena zmieni się tutaj przez te osoby, które opiniują i później składają taką pełną informację Panu Dyrektorowi, zanim podejmie ostateczną decyzję. Mówiliśmy również na temat szeroko pojętej współpracy miasta i Urzędu Morskiego, no bo wiadomo, że to są wspólne nasze interesy. Plażą oczywiście zawiaduje Urząd Morski, który należy do Skarbu Państwa, natomiast my jesteśmy użytkownikiem i dzisiaj wspólnie jesteśmy zainteresowani, żeby ten 13-kilometrowy odcinek tej plaży, chyba największy,
tutaj na Bałtyku, gdzie jest zawiadywane właśnie przez miasto, był przede wszystkim zadbany. Miał służyć turystom, mieszkańcom, no i żeby był bezpieczny. Więc myślę, że to zrozumienie tutaj nastąpiło. Dzisiaj wystosowałem do pana dyrektora kolejne pismo informujące pana dyrektora, żeby ponownie przeanalizował to, o czym mówiliśmy na tym spotkaniu, i mamy taką informację, że do połowy kwietnia taka informacja ze strony Urzędu Morskiego zostanie do nas przesłana. Liczymy na to, że ona oczywiście będzie pozytywna. A wcześniej, lata wcześniej, że też było tak, że Państwo musieliście o to zabiegać jakoś szczególnie, żeby urząd i na stawaliadę, i na upadł? Zgodnie, Szanowni Państwo, z procedurą posadowienie czegokolwiek na plaży wymaga zgody Skarbu Państwa. W imieniu Skarbu Państwa, jak dobrze Państwo wiecie, Skarb Państwa reprezentuje w tym momencie starosta. I takie informacje o wszelkiego rodzaju eventach, o wszelkiego rodzaju punktach gastronomicznych, punktach handlowych, czy jeszcze jakichkolwiek innych, muszą być pośrednio zgody Urzędu Morskiego, Urzędu Wojewódzkiego, no i starosty na końcu, który taką zgodę też wydaje. Ale to był problem w zeszłym roku, czy nie? Nie, takich problemów nie było w tym roku. W tym roku pojawiły się takie problemy. No jak Państwo dobrze wiecie, no władze zmieniły się wszędzie, mówimy o tych strukturach gdzieś tam wyższych. Natomiast czy to jest przyczyną, nie chcielibyśmy tutaj na ten temat... Ale chodzi o to, czy to jest nowy dyrektor Urzędu Morskiego, z którym Państwo pierwszy raz... Nie, w tamtym roku już ten dyrektor Urzędu Morskiego był, więc tutaj jakby też zadaliśmy to samo pytanie co Państwo. Co się zmieniło od tamtego roku, jeżeli w tamtym roku te lokalizacje były możliwe do tego, żeby przeprowadzać te eventy, żeby właśnie one służyły przede wszystkim mieszkańcom i turystom? No takiej informacji nie otrzymaliśmy. Trochę było jakieś tam zdziwienie, jeżeli o tym mówiliśmy. Natomiast no, wierzymy głęboko w to, że po tych argumentach, które przedstawiliśmy tutaj wspólnie, zostanie to dogłębnie jeszcze raz przeanalizowane, no i że będzie decyzja pozytywna, która na pewno nas będzie satysfakcjonować, bo jak Państwo też dobrze wiecie, MOSIN ma umowy podpisane, długoterminowe, z zobowiązaniami, więc tutaj informowaliśmy Pana Dyrektora, że z tego tytułu też mogą być zobowiązania finansowe w stosunku do dzierżawców, którzy no, w tym momencie tego typu działalności tam nie będą prowadzić. Czyli hotele ta też... plaża jakby będzie traciła na atrakcyjności, bo ona z tej strony była bardzo dobrze oceniana w ubiegłym roku, tak? Dzięki temu ta plaża Kołobrzeska została tak wysoko w zasadzie oceniona, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi właśnie o te walory takie, jeśli chodzi o jakby atrakcje, które dodatkowo jeszcze na tej plaży możemy tym ludziom zapewnić. To było naprawdę dobrze oceniane. Te umowy, tak jak wspomniał Pan Prezydent, to są umowy tam 2-3-letnie, podpisywane wcześniej, tak? Tutaj się warunki jakby nie zmieniły, zupełnie się nie zmieniły, dlatego byliśmy tym mocno zaskoczeni. No te miejsca na eventy, one naprawdę się fajnie przyjęły i tam nic się praktycznie nie dzieje, tak? To są rzeczy, które tam tworzy się w ciągu kilku dni i w ciągu kilku dni znikają. Dlatego dla nas jest to niezrozumiałe i stąd ten nasz... A czy miasto ma już konkretne plany dotyczące właśnie tych eventów? Czy to będzie kawaliana? Znaczy tak, wygląda to w ten sposób, że punkty stałe, które występują, te punkty zostały zgłoszone i to są, że tak powiem, powtarzające się rzeczy i te wiemy. Natomiast są trzy miejsca wyznaczone na właśnie takie eventy. To jest pierwsze miejsce, które zostało zaakceptowane naprzeciwko Bałtyku od wielu lat. I dwa kolejne, jeden na wysokości Kamiennego Szańca, a drugi niemal żadnym zjazdem technicznym, bardziej na zachód, 200 metrów na zachód. Tak? I te dwa miejsca na przykład zostały odrzucone i jeszcze takie inne, mniejsze lokalizacje punktów stałych. Zakładacie taki czarny scenariusz, że jedyne rzeczy, które tam będzie można w lecie spotkać, to będzie piach? I szukacie no czegoś, nie, jakiejś czarnej ewentualności, prawda, żeby przenieść tę imprezę gdzieś w inne miejsce? Tak źle nie będzie. Tak źle nie zakładamy takiego czarnego scenariusza, dlatego między innymi ta wizyta w Urzędzie Morskim i mam taką nadzieję, tak jak już powiedziałem, po tych dogłębnych analizach, po tych informacjach, które Pan Dyrektor jeszcze dodatkowo uzyskał, że tutaj to stanowisko będzie znacznie, znacznie korzystniejsze. Ale ja mam takie pytanie właśnie do Pana, Panie Prezydencie. Czy miasto już prowadzi jakieś rozmowy, nie wiem,
w sprawie otwarcia lata, powitania lata, kawaliady, czy już macie jakieś plany dotyczące... Pani redaktor, miasto przygotowuje się już od tamtego roku na kalendarz imprez, które będzie dotyczyło nie tylko okresu wakacyjnego 2017, ale całego roku 2017, z oczywiście jakimś nasileniem tego okresu wakacyjnego. Jesteśmy już wstępnie przygotowani do tego, że możemy powiedzieć, co będzie się działo w tym okresie wakacyjnym. Część umów już jest podpisana. Spinamy te ostatnie jakby decyzje, które z różnych względów troszeczkę się przeciągały i myślę, że w niedługim czasie za pośrednictwem Państwa przekażemy to opinii publicznej, przekażemy to turystom i myślę, że będzie to taka naprawdę bardzo atrakcyjna oferta, jak w poprzednich latach. Powiem jeszcze dodatkowo, że na chwilę obecną okres wakacyjny w amfiteatrze, już umowy są podpisane w zasadzie na całe te dwa miesiące, nie ma weekendów wolnych, więc zapotrzebowanie naprawdę jest dość duże. Ale tak jak powiedziałem, na odrębnej konferencji powiemy o tym i przekażemy pełną informację, co będzie się działo w okresie wakacyjnym w Kobrze. No to taki zamknięcie, tak rozumiem, że część umów jest podpisana, a nie ma zgody rządu. W jaki sposób właśnie postulujecie tą ofertę, na przykład jeżeli negocjujecie otwarcie lata, na przykład z telewizją, jakąś Polsat, załóżmy pod Kołobrzeskim Molo, skoro nie wiadomo, czy będzie możliwe tam dokonanie tej imprezy. Panie redaktorze, ja panu też odpowiem pytaniem na pytanie i to pytanie zadałem również panu dyrektorowi Urzędu Morskiego. Panie dyrektorze, dlaczego w tamtym roku, jeżeli była kawaliada zaakceptowana przez pana, dlaczego w tym roku nie ma akceptacji miejsca, żeby tą kawaliadę również zrobić, mimo że wiadomo, że jest to impreza bardzo dobra, która wpisała się, można powiedzieć, już w to, co dzieje się w Kołobrzegu. Jest fajnie promowana, nie tylko impreza, ale również miasto. Pan dyrektor też nie potrafił tego powiedzieć, dlaczego w tym roku nie ta decyzja było takiego jasnego, czytelnego uzasadnienia. Nie. Tak? To nie jest. Nie będzie dzisiaj. Jedyny argument to, tak jak pan dyrektor powiedział, jest to niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, czy oczywiście też jest nieprawdą, szanowni państwo, bo jeżeli z tych lokalizacji, które wskazywał Urząd Morski, że część rzeczywiście jest niezgodna, to w dużej większości ona jest zgodna. Natomiast czytanie tego planu zagospodarowania przestrzennego, czytanie tego planu miejscowego w różny sposób przez różne osoby wygląda. Ale nie będzie czarnego scenariusza. Będą parawany. To są pojedyncze punkty, na przykład ten, o którym pan wspomniał, to akurat została lokalizacja jego, jest zaakceptowana i wiele lat nam służył. Natomiast to jest tylko część tych punktów, o których mówiłem, została odrzucona, natomiast gro większości zostaje, czyli nie będzie tak, że ta oferta nie będzie dostępna, nie będzie, tylko będzie nieco uboższa być może. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam pytanie odnośnie tej ścieżki, która do Podczala będzie teraz remontowana, bo planowany jest tam już rocznie Kołobrzeski Maraton na początku maja i czy w tym okresie będzie tam możliwość, żeby ci maratończycy, a ta impreza nam się rozrasta z roku na rok, jest coraz no, fajniejsza, no, bardziej nośna. Czy to nie zakłóci gdzieś tam? Bo potem się okaże, że w Kołobrzegu ten maraton nie biegnie tyle, ile trzeba, tylko 50 km, bo jest obiad. Już odpowiem panu dyrektorowi. Rozmawiamy w tej chwili z osobami, które bezpośrednio odpowiadają za organizację maratonu. Są uzgodnienia. 10 kwietnia, tak jak panu państwu tu powiedziałem, będzie rozstrzygnięcie przetargu, otwarcie ofert na wykonanie tej ścieżki. I wtedy, jeżeli będzie już wykonawca, z wykonawcą będziemy rozmawiać, w jaki sposób ona będzie realizowana. Natomiast narzucamy tak jakby dwa etapy, tak jak już mówiłem, nie będę tutaj powtarzał. Natomiast ważne to, co pan dyrektor tutaj powiedział. Rozmawialiśmy z organizatorami i wiedzieliśmy, że jeżeli nie będzie możliwe jakby dopuszczenie tego maratonu ścieżką rowerową, to ten odcinek będzie plażą i tutaj nie będzie zachwiana ta impreza, ona się po prostu odbędzie, tylko troszeczkę w innej formule. I będą maratończycy, biegacze jedz, tak, przez odcinek plaży. Chciałbym powiedzieć, że Molo, jak Państwo to
dobrze wiecie, jeszcze przez 2 lata jest na gwarancji, więc tutaj wszelkiego rodzaju prace, które się odbywają, nie odbywają się na koszt miasta, tylko na koszt wykonawcy, to znaczy w tym momencie gwaranta. Ta dolna część mola, która po części w tej chwili jest zamknięta, nieudostępniana do zwiedzania, w tej chwili będzie ogłoszony przetarg, jest przygotowywany i ona będzie odrestaurowana, będą wymienione deski i myślę, że do sezonu ona będzie służyła i turystom, i mieszkańcom będzie można po niej spacerować i podziwiać nasze morze. Natomiast ta górna część, te prace, które są w tej chwili, wymiana śrub tych, które notorycznie nam pękają, plus malowanie tych barierek jest w zakresie obowiązków gwaranta i gwarant zobowiązał się na piśmie, że do 30 kwietnia tego roku zostanie to wykonane. Dzisiaj uzupełnia śruby. Przez 2-3 dni będzie uzupełniał te śruby, bo dostaliśmy informację, że wchodzi. Na molu będzie uzupełniał te brakujące śruby na pokładzie dolnym. Czyli dołu do majówki nie zrobić, tak? Nie, to się nie uda. Dołu nie. Szanowni Państwo, to wynika też z czego innego. To nie dlatego, że tutaj jest jakaś opieszałość urzędników i my nie chcieliśmy tego robić, tylko jak Państwo dobrze wiecie, po tym sztormie musieliśmy zgłosić szkodę. Ilość trwało, zanim ten rzeczoznawca przyjechał, wziął to, wycenił. Później stwierdziliśmy, że szkody są tak duże, że należałoby się zastanowić nad wymianą całego pokładu. Wystąpiliśmy do instytucji finansującej Urzędu Marszałkowskiego, bo to, jak przypomnę, było z Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowane. Czy taka możliwość będzie? Oczywiście otrzymaliśmy zgodę, więc jak otrzymaliśmy zgodę, wtedy wystąpiliśmy również z przetargiem o to, żeby wyłonić projektanta, żeby to zaprojektował. Projektant musiał mieć odpowiedni czas, żeby to zrobić i uzgodnić. Takie dokumenty projektant złożył 31 marca, bo miał na to właśnie taki czas. No i już w tej chwili, tak jak powiedziałem, pracujemy nad tym, żeby ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i po tym, jak się orientowaliśmy, jest szansa, że przed okresem wakacyjnym ten dolny pokład będzie wykonany, naprawiony i będzie, tak jak już powiedziałem, służył mieszkańcom i turystom. A jeżeli chodzi o te śruby pękające, to bo teraz mówił Pan, że rozpoczęła się tego wymiana i uzupełnianie tam, gdzie trzeba, ale jak to jest uzupełnianie? Na to samo, co było, czyli to, co pękało, czy coś się nie sprawdziło, czy jest jakiś inny materiał Pan wykorzystywał? Oni stosują tam inne śruby w tej chwili. Mówiliśmy się ostatnio na takim spotkaniu roboczym, żeby monitorowali to, tak? Czy te śruby, które nowe montują, czy to są również te śruby, które pękają, bo my tego nie wiemy. Czy te śruby dają sobie radę, że tak powiem, z tym materiał, który ma. Bo jeżeli sobie dają, to jest to dobry ruch. Jeżeli sobie nie dają, to będzie to perpetuum mobile, tak? I to nie o to nam chodzi. A czy my już w końcu wiemy, dlaczego tak się w ogóle dzieje? Co jest powodem Proszę. Była robiona ekspertyza, tam tych czynników jest wiele podanych. Jednym z czynników jest pracujący materiał, tareluma, która pracuje dość intensywnie pod wpływem temperatury. No, jak również materiał użyty, czyli te śruby, które zostały użyte do mocowania, mogą mieć wpływ na to. No i to są te dwa główne czynniki. No tutaj sprawa złożona, dlatego te rozmowy są takie trudne, bo ciężko sobie udowodnić, że tak powiem, tą winę, tak? Czy to projektant zawinił, czy dostawca materiału, czy wykonawca, na pewno nie inwestor, który zapłacił na to i dlatego my cały czas żądamy od wykonawcy, żeby tutaj podejmował działania, tak? I on te działania podejmuje. A jak się skończy gwarancja, ma dalej wydać? Tego też się boimy, ale dlatego tutaj są bardzo intensywne te rozmowy. To jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy bardzo. Okay.